Daria Zawistowska, zdobywasz doświadczenie. Właśnie powiedz w twoim przypadku, jak to jest wybiec przeciwko tak dobrym zespołom jak na przykład Norwegia. Tak jak bym powiedział, zdobywam doświadczenie. Bardzo dużo mogę podpatrzeć od tak dobrych zawodniczek światowego poziomu. No nie ukrywajmy, to są mistrzynie świata, więc na pewno wyciągnę z tego jakieś dobre lekcje piłki ręcznej. Tak, ale przed nami ten najważniejszy, w tym momencie mecz z Węgrami. Jak się szykujecie mentalnie, fizycznie? Czy już się właśnie zresetowaliście po tym meczu z Norwegią? Wyleczyłyśmy się, myślę, już z tej porażki. Jedynie co możemy wyciągnąć, to elementy z tego meczu, to elementy naszej dobrej gry Norweżek. Możemy tylko gdzieś tam się nauczyć tego. I no, jesteśmy na ten mecz z Węgrami bardzo zmotywowane. Mam nadzieję, znaczy każda z nas bardzo mocno w to wierzy, że ten mecz potoczy po naszej myśli i go wygramy. A czy rozmawiałaś już może ze starszymi koleżankami teraz z drużyny, które dobrze znają Kima Rasmussena? Jeśli tak, to właśnie co mówią o tym trenerze? Troszeczkę rozmawiałam, ale też nie zapomnijmy, że to działa w dwie strony. My też znamy dobrze, znaczy dziewczyny znają dobrze trenera Kima Rasmussena, więc myślę, że jakoś ten mecz dobrze się dla nas potoczy i po prostu to my będziemy, rozgryziemy trenera taktyka, a nie trener naszą. A już tutaj na miejscu w Niemczech oglądaliście wideo właśnie, jeśli chodzi o Węgierki? Tak, już nie ukrywam, że zaczęłyśmy tą analizę od wczoraj, bo jest to dla nas naprawdę najważniejszy mecz, mecz o wszystko. I myślę, że stać nas na to, żeby go wygrać. A właśnie takie główne przesłanie, co z tej analizy wynika? No, jeżeli chodzi o grę Węgier, to grają naprawdę bardzo szybką piłkę ręczną. Ale myślę, że my też jesteśmy w stanie za tym nadążyć. Jesteśmy w stanie, gdy zagramy swoją piłkę ręczną, to na pewno ten mecz dobrze się potoczy po naszej myśli. Dziękuję bardzo.